Na koniec jeszcze dobre wiadomości ze szczytu Pałacu Kultury i Nauki. Dziś rano w gnieździe sokołów Franka i Gigi wykluło się trzecie piskle. Pierwsze na świecie pojawiło się w środę, drugie w czwartek. Imiona dla całej gromadki wybiorą internauci. My zostawiamy Państwa z najnowszymi nagraniami z gniazda. Za chwilę Kurier Mazowiecki. Do zobaczenia. Jesteśmy pod Pałacem Kultury, tutaj na 45. piętrze, pod tak zwanym chińskim daszkiem jest wejście do gniazda sokołów wędrownych, które można oglądać na naszej stronie internetowej www.peregrinus.pl razem z 20 ponad innymi gniazdami w Polsce. Również na naszej stronie internetowej rozpoczął się już konkurs, w którym zbieramy w tej chwili propozycje imion dla sokołów. W następnym etapie z tych propozycji będziemy głosować na listę rankingową dla samców i samic, a dopiero po około 3 tygodniach, kiedy będziemy je obrączkowali, dowiemy się, ile tak naprawdę jest samców, a ile samic. Ponieważ sokoły w momencie, kiedy się lęgną, są identyczne, wychodzą z takich samych jajek, są tak samo małe. Natomiast w naturze jest tak, że akurat u ptaków drapieżnych samica jest o 1/3 większa od samca w większości gatunków, tak samo u sokoła wędrownego, i dlatego już po około 3 tygodniach te różnice widać.